Duchu Święty, przyjdź, Duchu Mocy, Ty jesteś naszą mocą, naszą nadzieją na teraz i na przyszłość. Duchu Święty, Ty jesteś miłością Ojca i Syna, przyjdź, Duchu Święty. Napełnij nasze serca, uczyń swoje mieszkanie w sercach naszych, przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, Twoją mocą uczyń z nas Kościół odnowiony, Kościół Chrystusowy, przyjdź, Duchu Święty. Abyśmy trwali w wierze, w miłości do Boga, do siebie nawzajem, przyjdź, Duchu Święty. Pokonuj wszelką nienawiść, wszelką śmierć, wszelką nieczystość i ciemność, mocą Twoją, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, rozpościeraj swoje królestwo, panowanie na całym świecie, przyjdź, Duchu Święty. Niech mocą śmierci Jezusa odejdzie śmierć ze swojego królestwa, które ustanowiła. Przyjdź, Duchu Święty, mocą śmierci Jezusa, mocą krwi Jezusa, oczyść to miejsce, gdzie śmierć ustanowiła swój tron w Moskwie, na Kremlu. Niech śmierć Jezusa przyjdzie, niech odejdzie śmierć, która niesie nienawiść, zło i wojnę. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nas, zwyciężaj, czyń królestwo pokoju, miłości, królestwo Chrystusa na całej ziemi. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, Ty jesteś mocą, Ty pokonujesz, umocnij, pokonujesz grzech i ciemność. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do tych, którzy są słabi, którzy są znękani, którzy są pełni depresji, niepokoju. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, zwyciężaj w Rosji, w Watykanie. Twoje królestwo niech zajaśnieje, niech Twoja miłość zajaśnieje. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, niech Twoje królestwo będzie ustanowione w Rosji, w Korei Północnej. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, ufamy, Jezus nas umarł na krzyżu za nas. Wysłużę nam swoją śmierć, moc oczyszczenia. Możemy być oczyszczeni przez krew Jezusa, przez sakramenty święte. I nowy Kościół, Kościół Chrystusa, rodzi się w Słowie Bożym, kiedy rozważamy Słowo Boże, bo to Słowo niesie ducha, niesie życie. Rodzi się Kościół nowy, Kościół oczyszczony w cichej adoracji naszego sakramentu. Rodzi się w sakramentach świętych, w sakramentach Eucharystii, pokuty, spowiedzi. Nowy Kościół to znaczy odnowiony, nie inny Kościół, ale ten sam, Kościół Chrystusowy, tylko odnowiony, napełniony Duchem Świętym. A tam, gdzie tchnie Duch Święty, tam wszystko staje się nowe, to znaczy odnowione. W Apokalipsie świętego Jana czytamy, rozdział 21, werset 5, i rzekł zasiadający na tronie, oto czynią wszystko nowe, ale ten Bóg czyni wszystko nowe, odnawia. Duch Święty daje odnowienie tego, co już istnieje 2000 lat temu, zatem nie jest to inny Kościół, poza tym Kościołem, tylko ten Kościół, ale odnowiony. Duch Święty odnawia. Oto czynię wszystko nowe, czytam dalej, i mówi, napisz. Słowa te są wiarygodne i prawdziwe, i rzekł mi, stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam pić darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców, wszelakich kłamców, udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką, to jest śmierć druga. A zatem Duch Święty jest nam dany przez mękę Jezusa, przez Jego krew, przez Jego serce przybite na krzyżu. Bóg wylewa Ducha Świętego na Kościół. Oto Jezus czyni wszystko nowe, czyli odnowione. Odnawia serca nasze w sakramencie spowiedzi, w modlitwie, w adoracji naszego sakramentu. Odnawia nasze serca, daje nam ducha, przebacza nam grzechy. Sakrament spowiedzi to jest narodzeniem na nowo do życia własne, do życia w Bogu. A tam jest też obecny Duch Święty, to jest mocą Ducha Świętego. W sakramentach działa Duch Święty i również Bóg odnawia Kościół, czyli go nowym, odnowionym przez moc Ducha Świętego. Zapraszaj Ciebie i mnie, abyśmy i my szli tą drogą odnowienia, nie trwali w tym, co stare, w tym starym człowieku, może upadłym, może grzesznym, może poddanym ciągle jakiejś krytyce, złości, niepokojowi, ale chcę, aby nasze serca były nowe, napełnione Duchem Świętym, miłością do Boga, do drugiego człowieka, a to się wyraża w posłudze drugiemu człowiekowi, szczególnie w posłudze biednym, ubogim czy bezdomnym. Teraz fragment świętego Maksyma z Filokalii. Znaki łaski natomiast są następujące. Kiedy łaska Najświętszego Ducha przychodzi do człowieka, skupia jego umysł i sprawia, że jest on czujny i pokorny. Pobudza też jego pamięć o śmierci i grzechach, o przyszłym sądzie i karze wiecznej. Jego duszę napełnia skrucha, płacz i żal. Jego oczy
czyni łagodnymi oraz pełnymi łez. Im bardziej zbliża się on do człowieka, tym bardziej uspokaja jego duszę, umacniając ją przez świętą mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego nieskończoną miłość do człowieka. Ludzkiemu umysłowi udziela najwyższej i prawdziwej kontemplacji, czyli ten Kościół odnowiony, Kościół Chrystusowy trwa w kontemplacji Boga, zanurza się w kontemplacji, czyli zanurza się w pokoju, w miłości. Tutaj znakiem obecności Ducha Świętego jest skupienie, skupia umysł, skupienie umysłu na Chrystusie, na Bogu, na kontemplacji i ten umysł staje się czujny, pokorny, spokojny. Pobudza pamięć o Bogu, trwa nieustannie w Bogu. Duch Święty najpierw udziela kontemplacji niepojętej potęgi Boga. Jak jednym słowem stworzył On wszechświat i doprowadził go od niebytu do bytu. Następnie udziela kontemplacji nieskończonej mocy, którą kieruje wszystkim, podtrzymuje oraz ogarnia wszystko w swej wielkiej opatrzności. Wreszcie czyni go udziałem, jego udziałem kontemplacji niepojętej tajemnicy Trójcy Świętej, niezmierzonej Bożego bytu. Czyli tu święty Maksym nam mówi, że jakby trzy stopnie kontemplacji. Pierwsza stopień to jest kontemplacja potęgi Boga, że On stworzył cały wszechświat, może kontemplować rośliny, zwierzęta, góry, oceany, co wszystko Bóg uczynił, doprowadził, to wszystko wyprowadził z niebytu. Kiedyś nie istniał kosmos, dzisiaj istnieje. To jest mocą Boga wszystko stworzone. Następnie druga stopień kontemplacji to kontemplacja nieskończonej mocy, która kieruje tym wszystkim, całą przyrodą, kosmosem, podtrzymuje wszystko w swoim istnieniu. I wreszcie następny stopień kontemplacji to kontemplacja już samej Trójcy Świętej, Jego miłości, Jego potęgi, a to już mamy przez Chrystusa. Teresa Zabilla zachęca nas, żebyśmy kontemplowali najpierw człowieczeństwo Chrystusa, a przez Chrystusa, Jego osobę, dochodzimy, jeżeli jesteśmy wytrwali, idziemy za Jezusem, dochodzimy do kontemplacji samego Boga, samej Trójcy Świętej, Ojca, Syna, Ducha Świętego, Boga, który jest miłością, który mieszka w sercach naszych. Kiedy umysł człowieka zachwyca się nad przyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne, łagodne, objawia owoce działania Ducha Świętego, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę, łagodność. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. O, to są prawdziwe znaki obecności Ducha Świętego, Ducha Bożego. Objawia Duch Święty swoją obecność właśnie przez pokój, cierpliwość, dobroć, miłość, pokorę, łagodność. Takie są znaki obecności Ducha Świętego i o to prosimy: Duchu Święty, przyjdź, napełnij nasze serca, Duchu Święty, czyń z całego świata swoje królestwo, aby Twój pokój, miłość zapanowały, zajaśniały w całym świecie. A niech to się zacznie od Moskwy, od Kremla, niech Twój Duch, Panie, tam zajaśnieje. Niech tam króluje, niech Twoje zwycięstwo zaczyna się od tego miejsca. I Ducha Świętego przywołujemy do Kremla, do Moskwy, dlatego że Maryja mówi o tym Fatimie i to jest bardzo ważne dla nas przesłanie. Na pewno drugi powiedział, to jest najważniejsze przesłanie w XX wieku, Fatima. I pierwsza rzecz, czy wierzymy, że to jest słowo dane nam od Boga, przez Maryję Fatimie. Maryja, kiedy przychodzi w Fatimie, pierwsza część tajemnicy, to jest piekło, wizja piekła. Ludzie, którzy cierpią, którzy są w ogniu, pokazuje demony, pokazuje ogromne cierpienie ludzi potępionych. To miejsce nie jest puste, to miejsce są ludzie. Pierwsze, czy ja wierzę, że jest piekło, czy ludzie cierpią. Czy to jest realna rzeczywistość? Jeżeli ktoś powiedział, że ostatnia prawda, którą się dowiadujemy, to jest piekło, jest istnienie piekła. Prawda niepodważalna, ale jeżeli jest ta prawda czyimś doświadczeniem, ktoś doświadcza już tej prawdy, to już jest za późno. Czy jak wcześniej nie chciał przyjąć tej prawdy, nauczania Chrystusa, tylko to jest jego prawda, którą już sam doświadcza, to jest już za późno, bo piekło, z piekła się już nie wraca. Jak już ktoś doświadcza piekła, no to już stamtąd nie wraca, to już jest na zawsze. Dlatego Maryja mówi, przychodzę do was, aby ratować duszę, bo za dużo ludzi idzie do piekła.
jest drugie słowo. Trzecie słowo Maria mówi, jeżeli to wykonacie, to będzie pokój na świecie, wielu ludzi zostanie uratowanych. A jeżeli nie, to będzie wojna. Następne słowo, które Maria mówi. I następne słowo w tajemnicy fatimskiej Maria mówi Rosja. Rosja wprowadzi wojny, wiele narodów zginie, będzie wiele ludzi cierpieć. Rosja rozpowszechni wszędzie wojny na całym świecie, dlatego Maria mówi Rosja. Dlatego to jest to, co czyni się dzieje w Rosji, to jest duch przeciwny Chrystusowi. To, co się tam zadziało, to, co tam zwyciężyło, to jest przeciwny duch Chrystusowi. A zatem widzimy Rosję, widzimy Moskwę. W Rosji istnieje bardzo dużo ludzi pobożnych, wierzących, pokornych, którzy dużo cierpią. Natomiast w samej Moskwie, w samej Kremlu jest grupa ludzi, którzy po prostu służą duchowi przeciwnemu Chrystusowi. I tamten duch śmierci, duch zła, ustanowił swoje królestwo w Moskwie, na Kremlu. Ale my, skoro wierzymy w Boga, wierzymy w Jezusa, to mamy do dyspozycji Boga, mamy do dyspozycji modlitwę, mamy krew Jezusa, śmierć Jezusa i mocą śmierci Jezusa nakazujemy, aby śmierć odeszła z Kremla, z Moskwy, aby odeszła z tego miejsca, gdzie króluje śmierć. Mocą krwi Jezusa, mocą śmierci Jezusa, bo Jezus na krzyżu pokonał wszelką śmierć, wszelkie zło. Jeżeli wierzymy w to, to niech wszelka śmierć odejdzie z Moskwy, z Kremla, z Korei Północnej, wszystkich miejsc, gdzie panuje jeszcze, niech panuje Królestwo Pokoju, miłości, Królestwo Chrystusa, Królestwo Ducha Świętego. I jeszcze kilka zdań z orędzia miłości miłosiernej. Jezus mówi takie słowo. Tutaj akurat teraz zaczynam od cytowania Małgorzaty. Jezus zdaje się zawstydzać przewodników, księży, swego ludu, którzy zamykają się dumnie w swych grubych skorupach, nie troszcząc się duchowym głodem biednych dusz, którego poszukują. Czyli jest wielu też księży, którzy to, co tutaj mówię, jakby nie dociera to do nich, nie przejmują się tym słowem, czy nie przejmują się słowem, które Bóg mówi w naszych czasach do swojego ludu, chociażby w Fatimie, czy w wielu innych miejscach. To jakby nie dociera. Zamykają się w swoich grubych skorupach, nie przejmując się głodem biednych dusz, które giną, które szukają Boga, nie potrafią Go znaleźć. A Bóg na nich patrzy, nie żyjących, lecz wegetujących w niewiedzy o Jego planach wobec nich. Czyli jest wielu kapłanów, którzy nawet nie wiedzą o planach Boga wobec nich samych. I tych planów jakby nie chcą poznać. Zamykają się gdzieś w swoich grubych skorupach, czy może w swoim komfortowym życiu. Następne słowo. Najpiękniejsza z modlitw, najskuteczniejsza. Jakże jest ważne, by dusze ją znały, to umieć słuchać, to oddawać chwałę Bogu, milknąc. I Bóg lubi ciszę, Bóg przychodzi w ciszy, w spokoju. To być jakby pustym przed Bogiem, w wyciszeniu duszy i umysłu. To w ten sposób Pan umacnia, regeneruje, a dusza czuje w sobie przypływy miłości, które zastają teren dobrze przygotowany pod zasiew. Nic ja, wszystko z Ciebie. Czyli zezwolić Bogu, aby Bóg we mnie wytworzył taką pustkę, taki stan pusty, wyciszenie. Tutaj ważną dzisiaj rolę, czy może przeszkadza nam bardzo w tej relacji z Bogiem, jest internet czy telewizja, gdzie ciągle jesteśmy czymś zajęci, ciągle wypełniamy nasze serca, nasze dusze obrazami, jakimiś dźwiękami i nie pozwolimy Bogu czynić w nas pustki. A Bóg chce zaistnieć nas w pustce, w ciszy i w tej pustce przychodzi. Tą pustkę chce Bóg wypełnić samym sobą. To Pan wtedy umacnia, regeneruje, odnawia i wtedy dusza czuje w sobie przypływ miłości, przypływ Ducha Świętego. I tu już słowa Jezusa, dalej mówię z orędzia miłości miłosiernej. Jeśli szukać będziesz mej chwały, napotkasz sprzeciw. A no właśnie, tutaj to się wypełnia słowo, które jest mówione w Ewangelii świętego Jana, tam rozdział 14. Trwajcie w miłości mojej, Jezus mówi. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachować moje przekazania, a ja zaś będę prosił Ojca, Ducha Parakleta da wam, Ducha Pocieszyciela. I po tym
obietnicy Ducha Świętego, później Jezus mówi dalej w rozdziale 15, jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, to by świat was kochał jak swoją własność. A ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. I tu od razu Jezus mówi też, jaka będzie reakcja tych, którzy Ducha Świętego nie przyjmują, nie żyją Słowem Bożym. Świat będzie was nienawidził. Skoro mnie nienawidzi świat, to i was będzie nienawidził. I teraz, jeżeli ktoś chce podejmować odnowę Kościoła, to zawsze tak się działo, to każda taka osoba była prześladowana. To najbardziej przez tych, którzy byli w Kościele. Chociażby to wspomnę świętego Jana od Krzyża, Teresę z Awilla. Chcieli zrobić reformę Karmelu i najbardziej byli przez swoich braci, przez siostry prześladowani. Bardzo cierpieli. I tak się z każdym działo, kto chciał wprowadzać Ducha Świętego, wprowadzać odnowę w Duchu Świętym, Duchu Bożym, wspólnot Kościoła. Te struktury stałe, takie zastarzałe, chciały trwać przy swoim. Zresztą tak też traktowano Jezusa, bo Jezus też odnawiał religię, tak? Faryzeusze, arcykapłani mieli swoje zasady, swoje takie komfortowe życie, tak? Gdzie mieli z tego pieniądze i tak im było dobrze, ale nie było miłości tutaj widzimy w tych relacjach. Jezus tę miłość przyniósł. Pragnę, żeby ta miłość, ogień padł na całą ziemię, ale jak został potraktowany Jezus przez arcykapłanów, faryzeuszy, no to już wiemy, tak? Bo chciał coś nowego, chciał wprowadzić nowego ducha, ducha, który odnawia, oczyszcza ziemię i serca ludzkie. I dalej Ewangelia Jana, to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze, wyłączą was synagogi. Ale nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam to powiedziałem. Czyli, żebyście nie załamali w wierze, bo będą myśleli, że oddają cześć Bogu, właśnie was prześladując, czy tam wyzywając od sekty, wyzywając od tych odszczepieńców. Jeżeli chcecie prowadzać Ducha Bożego, Ducha Miłości, Ducha Świętego, to ci, którzy żyją według tych starych zasad, takich zasad, które są odporne na Ducha Świętego, zamykają się w tych skorupach na Ducha Świętego, no to będą tak traktować tych, którzy chcą żyć według Ducha Bożego. Tak mówi Ewangelia Jana, rozdział 16. Ale zatem, jeśli będziesz wierna, odnajdziesz miłość. Jeżeli szukasz, będziesz mojej chwały, napotkasz sprzeciw. Ale jak będziesz wierna, mówi Jezus mi, odnajdziesz miłość, czyli Ducha Świętego. Nie zniżaj się do osądzania, zniż się do pokory. Przegnaj ze swego wnętrza wszelki niepokój, odetnij moim spokojem. Ja wiem, czego pragniesz, ty wiesz, czego ja chcę. Odgadujesz i wyciągasz wnioski. Podźwignięcie duszy jest moją pracą. Twoją pracą jest być na to przygotowaną, czyli ty masz po prostu być wierną w tych spotkaniach miłości, być na tym przygotowanym po prostu, a to Jezus, praca Jezusa polega na tym, żeby duszę podźwignąć, żeby duszę odnowić, podnieść na nowo do siebie. Ty i ja zaślubiają się, tworzą jedno we wspólnym celu. Zadać gwałt sumieniu, to zadać gwałt miłości. Miłość przychodzi w wolności przyjęcia. Zatrzymuje się przed zamkniętymi drzwiami. No, człowiek ma prawo, może zamknąć swoje serce na Ducha Świętego. I wtedy ten Duch Święty, możemy powiedzieć, że odbija się jak groch od ściany, tak? Rzucasz grochem ścianę i tak się odbije i spadnie. Tak samo możesz dawać, mówić Ducha Świętego, mówić Duchu Świętym, ale są serca tak zamknięte, zablokowane, że ten Duch Święty tam nie wchodzi, nie przenika do tych serc. Stają się takie zamknięte, zatwardziałe serce z kamienia, bo mówią, ja mam swoje życie, tak? Mam tu swoje życie, swoje pieniądze, się troszczę o to, to jest najważniejsze, to jest moje królestwo, ten świat, życie doczesne, jakby nic więcej już nie pragnę, tak? No tak było do czasu, tak jest, pozwala Pan Bóg i tak się działo, że za czasów Noego też ludzie jedli, pili, bawili się, tak mówi Słowo Boże, i to był ich cel życia, tak? To nie było miejsca dla Boga. A Noe wtedy budował arkę. I to było najlepsze, co można było wtedy robić. A oni się śmiali z niego.
A Arka jednak później uratowała Noego, a tamtych kres przyszedł niebawem, bo tylko ich celem życia była ta doczesność, życie doczesne, nic poza tym, tak? Pana Boga nie było w ich życiu. Miłość przychodzi, wolności przyjęcia, zatrzymuje się jednak przed zamkniętymi drzwiami serca. Skoncentruj swoje myśli na jedynym, czyli na Chrystusie, a Twe czyny staną się drzewem życia, ponieważ będą złaknieni, dobrzy i źli będą kosztować Jego owocu. Czyli jak oddasz swoje myśli, swoje serce Jezusowi, to stanie się Twoje serce, Twoje życie drzewem życia dla innych. I z tych owoców Twojego drzewa życia będą czerpać ci, którzy są złaknieni, którzy może sami już nie potrafią Boga znaleźć. Będą czerpać z Twojego serca. Popłynie strój wody żywej, czyli strój Ducha Świętego dla innych. Będą kosztować owoców z drzewa życia, którego Twoje życie się stanie tym drzewem życia. Ale jednak, mówi Jezus, będą żarłoki, nasyceni, ci, którzy zawsze będą głodni, nie mogą zaspokoić swojego łakomstwa. Czyli są tacy ludzie, mówi Jezus, którzy będą żarłokami, którzy będą ciągle chcieli więcej i więcej, ciągle będzie im mało. To jest takie żarłoczność, taka duchowa, zawsze brakuje, zawsze źle. To jest taka postawa złego ducha, który właśnie też, bo ciągle mu za mało, ciągle źle i uczynił swoje królestwo. Będą żarłoki, ciągle nienasyceni, Duchem Bożym, Duchem Miłości, ciągle są niezadowoleni. A ludzie pokorni, ludzie, którzy oddają chwałę Bogu, to są w pełni pokoju, wdzięczności, dziękczynienia, dziękują Bogu za to, co mają. Twój dzień jest moim dniem, a mój dzień jest Twoim. I dalej Jezus pyta, czy znasz siłę miłości? Wystarczy mi dusza dobrej woli. Nie wybrałem jej spośród wielkich, jedynie maluczcy znają język miłości. A ich jedyne bogactwo to uważać się za nicość. No właśnie, Jezus jest wielki, Jezus czyni wszystko, a my jesteśmy mali, my jesteśmy jak ta nicość. I tu Małgorzata, w chaosie, jaki panuje tu na ziemi, Kościół w kryzysie zajmuje pierwsze miejsce w moich myślach i boleje nad jego cierpieniem. Właśnie, Kościół cierpi, Kościół jakby cierpi dzisiaj bóle rodzenia, na nowo rodzi się z tych cierpień, z tych trudów, nowy Kościół, odnowiony Kościół, napełniony Duchem Świętym, ale to właśnie idzie przez cierpienie. I to, co nowe, Jezus mówi, ja czynię nowe, tak, nowe, odnowione, odnawiam Kościół, odnawiam ziemię, odnawiam niebo. I Jezus dalej mówi, zatrzymuję się czasami w kwiatowych ogrodach, gdzie odpoczywam po trudach, oglądając różnorodność małych kwiatów, które mnie otaczają i znów wyruszam, gdyż droga jest długa. Muszę się spieszyć, by odnaleźć zabłąkane stado i przyprowadzić je do owczarni. Czas nagli. Więc właśnie, Jezus lubi odpoczywać w tych kwiatowych ogrodach. To są te serca napełnione miłością, Jego wdzięcznością. Tak, teraz o dzieciątkę Jezus pisze, że Jezus chce odpoczywać w moim sercu. Ja pozwalam Mu spać w moim sercu, tak? Niech On odpocznie. Ja będę się trudzić. On w tych sercach chce odpoczywać, oglądając różnorodność tych małych kwiatów. Ale Jezus mówi, znów wyruszam, bo muszę znaleźć te osoby zabłąkane i przyprowadzić je z powrotem. Muszę ich szukać, muszę im pomagać, aby powstawali, aby się nie gubili gdzieś z daleka ode mnie. Jezus ciągle szuka, ciągle Jego miłość jest aktywna i chce ratować tych, którzy są gdzieś daleko. Taki jest Jezus, taki jest Duch Boży, taka jest miłość. Niech będą nasze serca Jego królestwem, niech napełniają się Jego miłością. Amen. Dlaczego kocham Cię, Maryjo, śpiewać?